Cześć, siemanko, z tej strony ja, czyli Kawson, moi drodzy. I dzisiaj nagrywamy sobie wstęp o tej właśnie w tym miejscu tutaj na bedach na derpmcr.pl z tym pięknym niebem z tekstupaka od Brinka. I moi drodzy, dzisiaj mamy odcinek z testowania klas. Już to jest przedostatni film na moim kanale przed niestety zamknięciem, więc mam nadzieję, że się wam chociaż on spodoba. Zostawcie łapki w górę, będzie mi bardzo miło. Ale przechodząc dalej, moi drodzy, mamy dzisiaj klasę o nazwie, uwaga, klasa rzemieślnik. I jakie są jej, że tak powiem, specyfikacje? Rzemieślnik. Poza zabiciu przeciwnika, twój kilo w siekera zostają ulepszone. Kupujemy i myślę, że to jest bardzo OP klasa tak naprawdę, bo patrzcie, zabiję gościa, mam drewniane kilowto, zabiję go 4 razy bodajże i mam diaksowe rzeczy, więc to jest mega, mega, ale to naprawdę mega kozak, a my pójdźmy sobie to przetestować w praktyce, nie? I zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Dobra, zaczynamy tutaj naszą zabawę, tylko najpierw pasowałoby kupić sobie tutaj nasze rzeczy, czyli kilowi to, ale to sobie zaraz kilowi kupimy i w sumie na kilowie sobie to wszystko przetestujemy tak naprawdę, więc kilow będzie taką naszą podstawą do testowania tego. Siekierkę sobie dokupimy oczywiście potem, bo najpierw trzeba tutaj wygrać, a tam mamy, nie wiem w sumie kogo, ale zobaczymy zaraz. Bo jeszcze koloru stąd nie widzę, kurde, bo jest daleko strasznie, ale dobra, lecimy, kupujemy sobie budki, kupujemy to. No i próbujemy lecieć, szkoda, że to nam miecza normalnie nie ulepsza. Tam kolega sobie endstone'em zabudował, widzę. I to jest zielony, zielony to jest Wikusia 6... Wikusia 626, dobra. Lecimy na Wikusie, mam nadzieję, że się jej nic złego nie stanie, nie będzie miała tego za złe, bo nagrywam to o 23:09, kurde, więc tutaj o tej godzinie różni gracze są na derpie. Są pro playerzy, są cheaterzy i są osoby, które się uczą grać, więc zobaczymy, jak to będzie. Dobra, uwaga, czy doskoczę? Doskoczyłem, dobra. Wikusia mnie zabiła. Dobra, ja lecę tutaj z odwetem do Wikusi, bo się poczuję urażony, że tak Wikusia mnie chamsko potraktowała i mnie zepchnęła. Więc tym razem podbuduję się troszkę bliżej, bo ta Wikusia to ona chyba ogarnia jednak, dobra. Ej, ona cholernie ogarnia. Ona ogarnia! To ona wie, co kupić? Ty no, co ona robi? Jej się zabić nie da. Ale ona ma makro, czy co? Nie, no zabijcie mnie, no... Gin! Zginęła. Ty w ogóle patrzcie na to, ludzie. Ta klasa mi dodała siekierę od razu. Ale OP! I jest! Zabiłem ją nareszcie! O mój Boże, czekajcie, bo ktoś do mnie pisze, wyłączę sobie tego. Już szybciutko, czekajcie, tyk, już dobra, przepraszam, ale... Patrzcie na to, ale to jest OP! To mi dodało od razu siekierę do tego, do eku. Ja dupia! Ale to jest mega! Ej, bo to mi od razu dodaje siekierę, czyli teoretycznie nie muszę w ogóle siekiery kupywać. Zabiję kogoś i mi od razu automatycznie, no, siekierę da, więc to jest mega fajne, wow. Dobra, ta klasa jest OP tak naprawdę. Szczerze, na tej klasie oszczędzamy mega dużo wszystkiego i mi się szczerze mega, ale to naprawdę mega ta klasa podoba. Jest po prostu, no, OP jest. Tak szczerze, jest po prostu klasa OP. I graba frajer do mnie idzie i nie pozdrawiam generalnie. Ja mu chciałem dać moderatora, ale frajer jest, widzicie? Chmura nadęta. Jak to mówią? Debil. Normalnie, dobra. Ale gościu ma w mordę w tym momencie. No i beka z ciebie, typie. No i graba masz po bedzie, frajerze. No i dobra, i co? Dumny siebie? No i mam chłopie diaksowy, kilof i diaksową siekierę. No i gościu jest normalnie pokonany, dobra. Kurde, ale nie dało się strefy założyć normalnie. Dzisiaj w ogóle mi strefy nie siadają. Nie wiem, co się mi odwala, ja mam, nie wiem, dziurawe ręce czy co, kto wie, naprawdę. A to jest chore normalnie, że ja klikać nie umiem. Kumacie, ja nie umiem klikać w myszkę, no. Pa, w ogóle graba pisze, kiedyś się uda ciebie zabić, pytajnik. Ja mu nie odpiszę, będę udawał, że jestem chamski w ogóle. On nie wie, że film nagrywam w ogóle, więc zobaczy to dopiero na filmie, więc graba masz znowu. Graba się drugi raz załapał na film, bo raz był na CS-ie, teraz jest na Minecraft'cie. Farciarz. Dobra, bo widzę, że tutaj czerwony się chyba, nie wiem, odcina od świata, czy ciul wie, co on robi? Uciekł z areny. Okej, dobra, dobra. O, ludzie! Biały sobie zrobił fajną bazę, więc fajna baza do mojego kilofa i siekierki, bo mamy już 4 kile i mamy, ludzie, wszystko diaks praktycznie. W sensie, że tylko sobie kupić tutaj jakieś, nie wiem, oseta sobie diaksowego kupimy i będziemy cali diaks. Jeszcze miecz kupi... O, dobra, robimy challenge cali diaks będziemy. S, normalnie, dobra. Tylko jeszcze 10 sekund i S. Dobra, tyk, jeszcze tutaj sobie obiegnę i będę miał na wszystko diaks, więc... Ludzie, widzimy się, jak będziemy szli do białego i do szarego, tylko no zaraz się tutaj widzimy. A bo czekajcie, ja mam pomysł. Stanę sobie dokładnie tutaj, patrzcie to, o. Stoję w tym bloku, na tym bloku i jedyne co, to patrzcie, robię coś takiego. Uwaga, 3, 4,
Ry. No i siema, jestem już trochę ulepszony, nie? Dobra, idziemy sobie do białego z tym pięknym setem, z tym jak setem całym w ogóle, jesteśmy bardzo OP i został nam tylko biały, więc albo się uda, albo się nie uda, dobra. Ej, robimy może challenge, albo dobra, nie, ja chcę to po prostu wygrać, więc chodźmy sobie do białego, biały jest u siebie w bazie i on coś tam, nie wiem co on tam robi, ten patek to jest gówno cholerne. Dobra, tym razem biegnę bardziej przygotowany, bardziej zaopatrzony we wszystko i w doświadczenie przede wszystkim, bo nauczyłem się, że jestem głupi po prostu i grać nie umiem w tą grę. Chodźmy do tego białego w końcu i spróbujmy, że to wygrać, naprawdę, bo kurde, mi jest normalnie głupio, że ja jestem takim ezem. Dobra, gościu tutaj spada, spadł, dobra i pięknie, gościu spadł i mamy wszystkie diaks rzeczy, więc dobra, znowu jesteśmy diaksowi. Chłopcy tu zrobił normalnie bazę własną, wyskakujemy i gościa zabijamy, tak o tyk i gościa nie ma, dobra, GG, bardzo ładnie, klasa, oceniam normalnie 10 na 10, jest super i w ogóle i siema.